wchodzimy do druku numer 183. Jak się chyba dobrze orientuje, to jest ostatni nawrót. Druk numer 183 w sprawie tras rowerowych na terenie dzielnicy 15 Miściołowicy. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wprowadzenie do istniejącej listy planowanych tras rowerowych następujących odcinków chodników wzdłuż ulic. Ulica Srebrnych Orłów, osiedle kombatantów, ulica Wiślicka, osiedle kombatantów, ulica Generała Okulickiego, teren dzielnicy 15 Miściołowicy. Budowano by ścieżek połączy istniejące ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Stella Serbskiego oraz ulicy Mikołajczyka biegnące przez teren dzielnicy 14 Krzyżyny, 15 Miściołowicy i 16 Wieńczyca. Znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, a także stanowić będzie zachętę do korzystania z roweru. W ten sposób powstanie dodatkowy dojazd do kompleksu sportowego na terenie plan miściołowskich, jakim jest skatepark, triathlon i zespół sportowy. Ja tutaj oddam głos może pani Ani, ponieważ jest takim naszym koordynatorem do spraw ścieżek rowerowych. Proszę Aniu. Ostatnio, bodajże w zeszłym tygodniu, była konferencja na temat ścieżek rowerowych w urzędzie miasta i po rozmowie z GIT-em doszliśmy do wniosku, że to jest jedyny sposób, ponieważ realizacja budowy ścieżek rowerowych to jest naprawdę spory koszt, a GIT w tym momencie robi coś takiego jak plan ścieżek rowerowych na terenie Krakowa. I jest możliwość dopisania naszej dzielnicy i będzie to realizowane z ich pieniążków. Z tego co pamiętam, budżet na przyszły rok na samej ścieżki to jest 14 milionów. Michał, poprawnie, jeżeli... 5 jest chyba lat, 8 jest na przyszły. 8 na przyszły, w sumie jest tak, w sumie jest taka kwota, więc... A ponieważ oni i tak już planowali wcześniej połączyć ścieżkę na ulicy Dobrego Pasterza do Polickiego, to drugą stroną, po naszym wniosku, pójdzie po prostu ta ścieżka naszą stroną, po naszej stronie w dzielnicy 15. No i kolejną sprawą jest połączenie Okulickiego, skrzyżowania Wiślickiej, aż po poprowadzenie tej ścieżki rowerowej aż do naszego skateparku. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe w tym momencie istniejące, to znaczy nie wytyczone, a powiedzmy, że miejsce, rzeczywiście od rowerów się odbywa, to myślę, że akurat tamto miejsce jest najbardziej wskazane. Jeszcze jedna trasa jest, która jest tutaj niewymieniona, natomiast zastosujemy tam inny sposób rozwiązania. Jest to ulica Bohomorca na dół, prowadząca aż do Mistrzów, do plan. Będzie to chodnik, który będzie współdzielony z rowerzystami piesi plus rowerzyści. Czyli nie będziemy tam oddzielać pasu osobno dla pieszych, osobno dla rowerzystów, tylko będzie po prostu zastosowany znak droga wyłącznie dla pieszych, nie dotyczy rowerów. I to jest kolejny sposób, który można zastosować w przypadku budowy ścieżek rowerowych, nie inwestując w te ścieżki jakichś strasznie dużych pieniędzy. Tam, gdzie będzie możliwość, oczywiście będą te ścieżki przygotowane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z pieniążkami. Natomiast na razie się tak zarejestrowano, że niedzielką kosztem ścieżek była jedyną dzielnicą, która w tym momencie ścieżek rowerowych posiada, albo nie posiada, albo posiada ich bardzo, bardzo mało i one się nie kończą. Zaczynają się i się nie kończą. Myślę, że jest to inicjatywa, najwyższy czas na taką inicjatywę. Proszę o opinię komisji merytorycznej. Czy komisja sportu opiniowała? Jednogłośnie. Budżetowa? Tak, jednogłośnie za. Infrastruktury? Jednogłośnie za. Rewizyjna? Nie opiniowała. Kultury? Nie opiniowała. Edukacji? Opiniowała jednogłośnie. Praworządność? Opiniowała jednogłośnie za. Otwieram listę mówców. Dobrze, pan Sławomir się zgłosił. Znaczy chciałbym nawiązać tylko tutaj do Ani kwestie ścieżek rowerowych. Ja chciałbym tylko przypomnieć, starszym radnym i nowym radnym, że ścieżka rowerowa jedna istnieje, ale do dnia dzisiejszego nie została oznaczona jako ścieżka rowerowa. I chyba Marek pamięta, budowaliśmy tą ścieżkę między Parkiem Tysiąclecia a Osiedlem Oświecenia i też idzie ona w nieznane, bo tam kwestia była wykupu działek i zwrotu działek. Nie jest oznaczona do dnia dzisiejszego, warto by ją po prostu tylko oznaczyć. A tutaj nawet się cieszę ze względu z wytypowanych akurat ulic, bo przy okazji remontuje się chodniki akurat wzdłuż tych ulic. Przy okazji można by było. Jedna z pokoleń jest wpisana w prawie masowego, więc.
Tak, no. Odcinek, więc to zrobimy po prostu przy okazji. ZIK nam dołoży pieniążków tam. Czy oni po prostu tak budują część ścieżki rowerowej, a my po prostu robimy ten chodnik, tak, bo i tak go mieliśmy zrobić. Może ja jeszcze powiem, że wiadomo, że ścieżki rowerowe to jest temat na czacie nie tylko u nas, ale wszędzie słyszy się, że... Przepraszam. Zapomniałam wyłączyć. No, działa. Także... Ja tak prawie kończę. Pan Nowak? Tak, ja chciałem powiedzieć, ponieważ też jestem tym tematem zainteresowany, chciałem powiedzieć, że życzeniem prawie wszystkich byłoby, żeby tych ścieżek było więcej, to także moim. Ale skupiliśmy się tutaj na takich głównych trasach, które... Ciągach, które by w pewnym sensie stanowiły priorytet, jak na tą chwilę. Myślę, że jeśli ktoś jest tym tematem zainteresowany, to jak najbardziej zapraszamy się Ani i swoje personel, bo tam też uczestniczę, tak, żeby to wspierać, żeby ewentualnie pozyskiwać jakieś możliwości co do powstania tych ścieżek. Dziękuję. Jeszcze raz mogę. Znaczy, chciałbym tylko dodać, że pamiętam intencją i poprzedniej rady i zarządu, pamiętam, że było wytyczenie ścieżki takiej o charakterze rekreacyjno-turystyczno-widokowym. I ona miała właściwie przez wszystkie osiedla takimi, powiedzmy, zakamarkami turystycznymi w naszej dzielnicy. No tutaj jest zwrot w kierunku akurat tych głównych ciągów komunikacyjnych. Też dobrze, bo one połączą z dzielnicą 14 i 16. Ale myślę, że warto też kontynuować tą trasę widokową turystyczną, która miała właściwie przez wszystkie osiedla. Więc... Znaki właśnie, wyznaczają znaki, a przy następnym przebiegu można po prostu zrobić tam, gdzie się prawidłowo ścieżkę rowerową. Ja tylko powiem tak, zawiązał się zespół pod przewodnictwem pani Ani, którego należy też Krzysiek Nowak i wiem, że Michał Drewnicki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany ścieżkami, to zapraszam na pewno do pani Ani do zespołu. Już się zgłoszę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję za ten wniosek o przyjęcie uchwały roku nr 183 w sprawie tras rowerowych na terenie dzielnicy 15 Mistrzyjowice. Kto jest za? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za ten wniosek. Jednak Rada Dzielnicy 15 Mistrzyjowice podjęła uchwałę nr 21, łamany przez 2012.